Śląscy policjanci rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wytwarzaniem i sprzedażą narkotyków. Zatrzymano 4 mężczyzn związanych ze środowiskiem pseudokibiców. Podczas przeszukań zabezpieczono narkotyki i gotówkę. Wśród nich jest zawodnik MMA. Podczas przeszukań znaleziono m.in. maczety, kamizelki kuloodporne, kastety oraz gotówkę. Zatrzymano 4 mężczyzn. Doprowadzono ich do prokuratury okręgowej w Sosnowcu, gdzie usłyszeli zarzuty. Odpowiedzą za wytwarzanie i obrót narkotykami, w tym amfetaminą, mefedronem i marihuaną. Grozi im do 12 lat więzienia. 3 podejrzanych trafiło do aresztu, a 4 został objęty dozorem policyjnym. W sprawie wciąż są prowadzone czynności i może dojść do kolejnych zatrzymań.